Proszę Państwa, przechodzimy w takim razie od tego samochwalstwa do pytań. Pan Marcin Babiniec. Panie Stanisławie, w Piśmie Świętym kilkakrotnie pojawia się zwrot Prawo i Sprawiedliwość. Czy uważa Pan, że wybranie takiej właśnie nazwy dla partii politycznej było zabiegiem PR-owców mającym na celu przyciągnięcie sporej liczby mniej wyedukowanych wiernych? Pozdrawiam serdecznie. Dlaczego mniej wyedukowanych? Lepiej wyedukowanych też. Takie podprogowe działanie czasami wpływa na ludzi, bo to ludzie tak mówią, jak w tej anegdotce, że w telewizji zaobserwowali podprogowe reklamy. Tak, nie zauważyłem, powiada ten rozmówca. No więc tak to jest. Bardzo możliwe, jestem prawie pewien, że tak to było, taka motywacja przyświecała, bo jeżeli kilkakrotnie się tam słyszy w kościele przy różnych okazjach, że Prawo i Sprawiedliwość zatriumfuje, no to to się tam wbija do głowy i ludzie, nie wszyscy oczywiście, dochodzą do wniosku, że wobec Prawa i Sprawiedliwości nie ma alternatywy, no bo co może być alternatywą wobec Prawa i Sprawiedliwości? Bezprawie i niesprawiedliwość, no to kto by chciał żyć w takim kraju, w którym panuje bezprawie i niesprawiedliwość? No, nikt by nie chciał, ale co tu my możemy zrobić? Musimy żyć tam, gdzie musimy. Nie wyniesiemy się na księżyc, także wszystko jedno, jak się partia polityczna nazywa. Nie ważne jest, jak się nazywa, ważne jest, co robi. Ale rzeczywiście coś takiego. Pan Roman Rupowski, o, z całkiem innej beczki. Panie Stanisławie, wegetarianizm to sprawka żydokomuny czy szatana? Proszę o rzetelną odpowiedź, bo od 30 lat jestem wegetarianinem, rozumiem, konsekwentnie i nie po drodze mi z lewakami. Bóg, honor, ojczyzna, a nie bób, humus, włoszczyzna, jak piszą lewaki. No, ja myślę, że nie należy tutaj ani Żydów, ani szatana angażować do takiej sprawy, czym się ludzie odżywiają. No, ludzie powinni jeść to, co lubią. Ja na przykład chyba bym się nie zdecydował na wegetarianizm. Było to tam, kiedyś moja córka to uprawiała, ale zauważyłem, że to te potrawy wegetariańskie czy wegańskie, bo to chyba jest różnica, imitują takie potrawy tradycyjnej kuchni, więc po co imitacjami się faszerować, kiedy można oryginałami? To nie ma nic wspólnego ani z Żydami, ani z szatanem, chociaż oczywiście może być wykorzystywane w propagandzie, dlatego że przy okazji tam propagandy wegetarianizmu czy weganizmu jeszcze są sączone rozmaite inne idejki takie. No i tu nie ma takiej rzeczy, której by nie można było politycznie wykorzystać, ale mówię, ja bym nie demonizował tego. Hitler był wegetarianinem i przecież nie, znaczy on był lewakiem oczywiście, bo był narodowym socjalistą, ale no wcale chyba Żydzi go do tego nie inspirowali. W związku z tym on zresztą takie żarty zawsze, to powtarzały się te żarty, jak na przykład ktoś tam się zdradził, o tak jak ja, że lubię rosół, no to Hitler się natrząsał, że to jest herbata z trupa. No i takie, no to nie są to żarty może przy stole najsmaczniejsze, ale widać wyraźnie, że Żydzi go tutaj na pewno w tej nie inspirowali, to już prędzej szatan. Ale nie sądzę, żeby szatan akurat do wegetarianizmu go inspirował, do poważniejszych rzeczy, to tak jak w tej anegdotce o tym, jak to Żydzi się modlili w synagodze i jeden taki tam wrzeszczał na całe gardło: Panie Boże, $500, $500. Wreszcie podszedł do niego jakiś taki poważny jegomość i powiedział: masz tu $500 i wynoś się stąd, bo my się tu o większe pieniądze modlimy. Więc Hitler tam, taki szatan go mógł inspirować w poważniejszych sprawach, a nie w sprawach wegetarianizmu. Zresztą ten wegetarianizm ma dosyć starą tradycję. Cyrano de Bergerac z francuskim takim no, sarkazmem trochę bezceremonialnym pisał o Diogenesie, że Diogenes, pierdząc po marchwi, którą się karmił, wzdychał do lejdy. No, widać wyraźnie, że pewne takie obyczaje kulinarne mają bardzo długą tradycję.
I nie sądzę, żeby Żydzi akurat na Diogenesa wpływali. No, szatan, no, nigdy nic nie wiadomo z szatanem, ale nie sądzę, żeby szatan tutaj też. Po prostu Diogenes chciał być oryginalny i, no i był. Panie Stanisławie, to nie wiadomo, kto to mnie pyta, skoro Merkel to złota pani, to jak nazwać Gersdorf z niemieckiego Gerste, jęczmień, Dorf, wieś. No to wieś jęczmienna, prawda? Wieś pani jęczmienna, o ja bym tak nazwał, tu złota pani, a tu pani jęczmienna. Nie wiem, czy pani Gersdorf byłaby zadowolona z tego, no ale to rzeczywiście nazwisko takie na to by wskazywało. Pan Maciej Bielik-Bieliński. Panie Stanisławie, czy spotkanie Reagan-Gorbaczow w Reykjaviku w 1986 mogło być pokłosiem wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu? Jakby nie patrzeć, ta katastrofa obnażyła Związek Radziecki na arenie międzynarodowej jako kraj bezradny. No, nie tyle bezradny może, co taki pod pewnymi względami zacofany, ale to nie było żadną tajemnicą, bo rzeczywiście takie nieprzyjemne dla Związku Radzieckiego i dla jego władców wydarzenia to miały miejsce nie tylko w przypadku Czarnobyla, ale już bardziej większe znaczenie z tego punktu widzenia przywiązywał do trzęsienia ziemi w Armenii. Otóż trzęsienie ziemi w Armenii zrujnowało tam parę miejscowości. I państwo, które ma ambicje bycia mocarstwem światowym, państwo, które nie było zawojowane, tylko nikt nie bombardował linii kolejowych, nikt nie szlaków komunikacyjnych i tak dalej, ani lotnisk. I to państwo nie było w stanie wysłać czołówek medycznych. O ile pamiętam, pierwsza czołówka medyczna, która dotarła do tych miast zniszczonych przez trzęsienia ziemi, to była czołówka holenderska, a nie rosyjska. W związku z tym to obnażyło taką dysfunkcjonalność, bo nie bezradność, ale dysfunkcjonalność Związku Sowieckiego. No i że niewątpliwie w jakim stopniu to się przyczyniło. No niektórzy mówią, że pułkownik Kukliński tutaj pewną rolę odegrał, dlatego że Ronald Reagan miał pokazać Gorbaczowowi podczas tego spotkania dyslokację wszystkich takich sowieckich centrów dowodzenia. No i Gorbaczow zorientował się, że Amerykanie wiedzą zbyt dużo. No i właściwie trzeba pójść z nimi na jakieś ustępstwa. I myślę, że to mogło zdecydować o tym, że jednym z istotnych czy elementów przyszłego porządku politycznego właśnie miała być, co wtedy właśnie, no nie tyle może ogłoszono, czy wtedy się okazało, że miała być ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Niewątpliwie tu Gorbaczow podjął decyzję, dlatego że wcześniej tej decyzji nie byli w stanie podjąć ci gerontokraci kremlowscy w rodzaju Czernienki czy Andropowa. Gorbaczow po prostu był młodszy i zrozumiał, że trzeba coś z tym zrobić, nie można ciągnąć w nieskończoność takiego stanu tymczasowości, że rozsądniej będzie zaproponować stronie amerykańskiej wspólne ustanowienie nowego porządku w Europie. A ten nowy porządek był uwarunkowany również sytuacją w samym Związku Sowieckim, jak to państwo, do czego to państwo było zdolne. Jeżeli się okazało niezdolne do wysłania czołówek medycznych, no to znaczy, że tam innym zadaniom też by mogło nie podołać. Pan Patryk Waszczyński. Szanowny panie Stanisławie, ostatnio odpowiadając na jedno z pytań zasugerował pan swoją niechęć do Ayn Rand. Mógłby pan trochę szerzej do tego się odnieść? Ja się odnosiłem. Ja uważam, że ona jest taką doktrynerką. Gdyby akurat się opowiada za wolnym rynkiem, ale gdyby tam ktoś ją przekabacił na komunizm, to by właściwie nie musiała zmieniać retoryki. Cały czas by była taka sama, więc to są takie osoby, które są, że tak powiem, użyteczne obrotowo. Ja do niej mam o to pretensje, że jest bardzo skrajną doktrynerką po prostu.
Pan Ernest Hor. Czy temat pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski został w tym roku przesadnie nagłośniony? Jeśli tak, to dlaczego? No, co znaczy przesadnie nagłośniony? To była akurat rocznica okrągła tej pielgrzymki. Ta pielgrzymka rzeczywiście zmieniła dużo w Polsce, przede wszystkim zmieniła sposób myślenia znacznej części opinii publicznej. No tak bardzo głęboko go nie zmieniła, tyle tylko, że znaczna część społeczeństwa polskiego wtedy się zorientowała, że wcale nie musi tak kucać przed partią. No i to miało oczywiście swoje konsekwencje psychologiczne, dlatego że łatwiej było przeprowadzić podmiankę na szczytach władzy w 1980 roku. Tam bezpieka tę podmiankę wywołała, ale sytuacja przerosła oczekiwania, no i rzeczywiście powstało coś w rodzaju dwóch władzy i trzeba było coś z tym zrobić, no i dlatego stan wojenny. Nie uważam, żeby jakaś tu przesadne nagłośnienie było. Jeśli takie pan odnosi wrażenie, to pewnie dlatego, że ta rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, oczywiście nie ma takiej rzeczy, której by się nie udało wykorzystać propagandowo, wykorzystać politycznie, i ona też została wykorzystana politycznie, bo wszyscy, a zwłaszcza obóz dobrej zmiany, stwarzał wrażenie, że to tak jakby on zaprosił Jana Pawła II do Polski, co oczywiście nie było prawdą, bo Jarosław Kaczyński jeszcze wtedy nie miał nic do gadania. To już prędzej Adam Michnik by tutaj miał coś do gadania, a już na pewno Michnik-Kuremek. Natomiast Jarosław Kaczyński jeszcze wtedy nie miał takiej pozycji, jaką teraz ma. Ale co to komu szkodzi stworzyć takie wrażenie na użytek właśnie kampanii wyborczej, na użytek bieżącej polityki. Pan Paweł Domański. Szanowny panie Stanisławie, wielokrotnie już omawiał pan różne rządy, które mieliśmy w III RP, ale nigdy jeszcze nie słyszałem, jaka jest pana opinia na temat rządu i samej pani premier Hanny Suchockiej. Czemu zaledwie w rok doszło do rozwiązania? Aż tak bardzo nie nadawała się ta pani, czy nie miała charyzmy? Pozdrawiam serdecznie. Myślę, że ocena rządu pani Hanny Suchockiej, jakby miał najkrócej to przedstawić, to powiedział, że to był rząd tymczasowy. Wprawdzie nie tak tymczasowy jak rząd Waldemara Pawlaka, pierwszy rząd Waldemara Pawlaka, który rzeczywiście był bardzo tymczasowy. Chodziło o nadanie pozorów legalności temu zamachowi stanu, który doprowadził do obalenia rządu premiera Olszewskiego, no ale wszyscy uczestnicy tamtych wydarzeń zdawali sobie sprawę, że wyposażanie pana Waldemara Pawlaka w tak dużą władzę i cały ten PSL w tak dużą władzę to jest przesada. W związku z tym znowu wróciła do władzy Unia Demokratyczna. No i pani Suchocka była raczej, no jej pozycja była trochę zbliżona do pozycji pani Beaty Szydło, bo pani Beata Szydło też nie była najważniejszą politycznie osobą i też nie miała ostatniego słowa w polityce. I podobnie było z panią Hanną Suchocką. Ona była bardzo użyteczna i tak dalej, ale więcej znacznie władzy, nie wiem czy prawdziwą władzę, bo to może by za dużo było powiedziane, ale znacznie więcej władzy od niej miał szef Urzędu Rady Ministrów, formalnie jej podlegający, czyli Jan Maria Rokita. Jan Maria Rokita miał znacznie więcej do powiedzenia niż pani Hanna Suchocka. Ona raczej się go słuchała. No i pani Hanna Suchocka poległa w starciu z Solidarnością, bo Solidarność wtedy trochę zaczęła
na skutek tego, że tam Lech Wałęsa próbował wykorzystać związek dla, że tak powiem, odbicia się politycznego od dna, to Solidarność zapragnęła jakichś politycznych koncesji. No a tamte gangi polityczne nie chciały się na to zgodzić. W związku z tym rząd pani Hanny Suchockiej upadł na skutek wniosku o wotum nieufności, które złożył poseł właśnie solidarnościowy Alojzy Pietrzyk. No i upadł jednym głosem. Jednym głosem. Gwoli takiego wyjaśnienia jeszcze chciałbym powiedzieć, że wtedy Unia Polityki Realnej miała koło poselskie złożone z 4 posłów. No i pan Andrzej Potocki z ramienia Unii Demokratycznej przyszedł tam na zwiady zapytać, czy ci posłowie nie głosowaliby za rządem. No i zapytał, co by za to chcieli. Ja akurat byłem przy tej rozmowie, no i Korwin-Mikke powiada, a nic byśmy nie chcieli. A ja mówię, chcijcie coś, chcijcie czegoś. No to czego? Zaproponowałem, żeby koło poselskie uzależniło swoje poparcie dla rządu od deklaracji koalicji rządowej, bo to był rząd koalicyjny, że poprze ustawę o restytucji mienia. I drugi warunek, że poprze inicjatywę ustawodawczą w postaci zmniejszenia stawki VAT-u z 22 do 7%. No i pan Andrzej, Korwin to zaakceptował, pan Andrzej Potocki przyjął to do wiadomości i poszedł, 5 godzin go nie było. Następnie przyszedł i powiedział, że odrzucone są te wnioski. No to jak odrzucone, to następnego dnia koło poselskie, jak powiadam, głosowało przeciwko rządowi, a rząd upadł tylko jednym głosem, te 4 głosy mogły go uratować. No i Janusz Lewandowski do posła Pruchno-Wróblewskiego pyta, no dlaczego głosowaliście przeciwko rządowi, na co poseł Pruchno-Wróblewski odpowiada, no jak to dlaczego, przecież odrzuciliście tutaj nasze wnioski. A on mówi, jakie wnioski? A no po takie i takie. A Janusz Lewandowski ze zdumieniem powiedział, profesor Geremek nic nam o tym nie powiedział, to było do przyjęcia. Jeszcze taki epilog może powiem. Kiedyś byłem uczestnikiem takiego programu telewizyjnego w telewizji rządowej, to od bardzo odległe czasy. No i akurat tak się złożyło, że był tam również pan profesor Witold Modzelewski. No i ja mu opowiadam o tym, a on powiada tak, a wie pan, te 7% to za mało, bo koszty poboru to są 5%. W związku z tym taki to był epilog tego. Także rząd panny Suchockiej można powiedzieć, że miał charakter przejściowy i no i to właśnie się skończyło. Później powstał rząd SLD-PSL po klęsce wrześniowej w 1993 roku i on był oskarżany nie bez słuszności o zawłaszczenie państwa. A co z tego wynikło, to w następnym odcinku Cykielu.